Wojna, ciężki temat. Ciężko wojna, ciężki temat wojna. Ciężko, ciężko wojna. Można powiedzieć, że wojny są gdzieś tam jak finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Tu i tu są ofiary, prawda? 10 miesięcy, już można. Można. Już można. Ale w Gdańsku mówiłem ten żart. Nikt się nie śmiał. Spokojnie. Wojna. Ale ja wytłumaczę, co to jest wojna. Podejdźmy do tego naukowo, definicyjnie. Wojna to jest taki stan, że no, jest jeden kraj i jest drugi kraj i jest niemiło. I jest niemiło, i jest nieprzyjemnie, i zazwyczaj jeden z tych krajów to są Niemcy. Mniej więcej, znaczy nie, zdarzały się gdzieś tam wojny bez udziału bezpośredniego Niemiec. Były takie wojny, ale wtedy Niemcy przyjeżdżają jako goście honorowi są zapraszani. Niemcy przyjeżdżają, na balkonach siedzą zazwyczaj, mają taki all inclusive w loże, że tam gut, nie gut, no jak to Niemcy, prawda? Do tematu Niemiec jeszcze wrócimy, bo jednak temat wojna, ale teraz chciałbym coś powiedzieć o Polsce, tak powiedzieć coś takiego patriotycznego, porządnego. Otóż my w wojnach, Polska, my jako kraj, jako naród, jako państwo, Polska, my w wojnach jesteśmy ze wszystkich krajów najlepsi. Tak, jesteśmy najlepsi w wojnach. Nie mówię, że w wygrywaniu wojen, to nam chujowo szło akurat z reguły. My jesteśmy historycznie rzecz biorąc w wojnach najlepsi w kategorii najlepszy kraj gospodarz wojen. Znaczy, no taka jest prawda. No, Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, no najlepsze wojny były u nas, no taka jest prawda. No my mamy doświadczenie, mamy know-how, my wiemy jak to zrobić, mamy tradycje, znamy się na tym, mamy infrastrukturę, no takie są fakty, no. Ale hasło słynna polska gościnność to się nie wzięło znikąd, prawda? No, najlepsza wojna to jest Niemcy, Rosja w Polsce. No to najlepsze wojny robiliśmy. No, każdy kraj ma coś swojego, prawda? Hiszpanie mają koridę, Włosi mają pizzę. U nas można zginąć z godnością, prawda? Za sprawę. I cały świat patrzy na Syrię, Kurdystan. Cały świat patrzy z trwogą. My patrzymy z zazdrością troszkę taką. Czy by się nie dało u nas tego zorganizować, czegoś takiego podobnego? No tak. Tu są wojny. I szczerze mówiąc, uważam, i to jest nasz cel, to jest polska racja stanu, powinniśmy się starać o organizację III wojny światowej. Tak, powinniśmy się starać, to jest trudno, to nie ma nic za darmo. Trzeba jeździć, lobbować, wkurwiać te wszystkie kraje, prowokować, dużo roboty, dużo jeżdżenia, dużo starania. To nie jest łatwa robota, no ale też tak obserwuję tu polski rząd, no robią co mogą rzeczywiście, robią co mogą. Robią co mogą. I naród znowu to docenił niedawno, także to... Chylę czoła. I szczerze mówiąc, no, powinniśmy to robić, bo jak nie, przyjadą Ukraińcy, zrobią wojnę taniej. Także to... Już w Donbasie kombinują za pół ceny taką wojnę. Także to od nas zależy, od nas zależy. Zamiast czołgów Ubery będą jeździły. No, nie ważne. I szczerze mówiąc, możemy zorganizować tutaj w tym kraju piękną trzecią wojnę światową. Piękną trzecią wojnę światową. Z takim hasłem wojna dla ludzi. Tak. Madonna na otwarciu zagra. Znaczy na wybuchu, przepraszam, na wybuchu. Będzie taka ładna wojna, taka dla ludzi. Właśnie z prawami, wszelkie prawa, jakie mamy, będą zachowane. Jedna niedziela niewalcząca w miesiącu. Gwarantowana. Ładna taka wojna, taka fair play będzie. Zakaz strzelania poniżej pasa. Zakaz rzucania granatami po 22. Cisza nocna, prawda? Casual Friday w piątki bez munduru będzie można przyprawić. Takie bojówki, bombery wystarczą. No, kwestia prawa pracy jeszcze nie jest tutaj taka uzgodniona. Czy będzie na wojnie umowa o pracę? To będzie dobre. Czy umowa o działo? Wybitny żart słowny, wybitny żart. Nie, naprawdę uważam, że to będzie piękna wojna, to będzie piękna wojna. No, trzeba uważać tylko, żeby Polsat nie wykupił praw do wojny, bo kurwa, zakodują, nie zobaczymy wojny. No, tyle będzie wojny. I nasze życie się jakoś tak bardzo nie zmieni w trakcie tej wojny. Nie, to nie będzie jakaś rewolucja, to będzie taka, powiedziałbym, lekka wojenna atmosfera w tle. Takie parę rzeczy się delikatnie zmieni, na przykład językowo. Będziemy, na przykład, z ostrożności będziemy mówić, że jak dziecko gdzieś pojedzie na wakacje, to z ostrożności mówimy, że na kolonie, nie na obóz jednak, prawda? No, bo to się gorzej kojarzy obóz w czasie wojny. Różnie to bywa. Takie delikatne zmiany, takie życie codzienne, delikatne zmiany. Że w McDonaldzie będzie można grochówkę zamówić, prawda?
BlaBlaCarze będzie właśnie opcja czołgiem na przykład. W TVP Info będzie, no po staremu akurat. W ogóle kojarzycie w hotelach te takie wywieszki, nie wchodzić? Używa ktoś tego? Taka dygresja. To był mój najlepszy żart na tej trasie. Nie, i teraz wracając do wojny. Czy będzie jakieś nieszczęście, czy coś się złego stanie komuś, czy się krzywda stanie? No, no są niebezpieczeństwa, są niebezpieczeństwa. To będzie wojna światowa. Każdy jest zaproszony, prawda, jakby, więc... Donald Trump odpowiada za najpotężniejszą armię świata. To nie jest do końca, kurwa, przewidywalny sojusznik, jak się teraz okazuje. To jest taki nie wiadomo, czy jak będzie naciskał ten czerwony przycisk atomowy, czy jemu się Iran z Inowrocławiem nie popierdoli na przykład. I to na nas wszystko poleci. No, to jest taki troszkę taki Jerzy Brzęczek prezydentów, tak bym powiedział. Ja bym na niego uważał. Drugie niebezpieczeństwo, i to też ważne, to znaczy wojna domowa to jest niebezpieczeństwo. My się tu wszyscy nienawidzimy i to jest jakieś niebezpieczeństwo. I podstawowa kwestia w wojnie domowej, eksperci się spierają, mianowicie, czy w wojnie domowej mogą brać udział bezdomni? Da? Kto przekona bezdomnych, ten wygra wojnę domową. To jest taka, tak mi się wydaje. Ale tak generalnie rzecz biorąc, to ja uważam, że my, Polska... My tę wojnę wygramy. My wygramy trzecią wojnę światową. Tak uważam, bo my nie mamy z kim przegrać. Jak się dookoła popatrzy, my nie mamy z kim przegrać. Po kolei powiem. Północ, Bałtyk, Skandynawia. My się nawet nie musimy bronić. My już atakujemy. Tak. Od paru tygodni ścieki, szczajki już na Szwecję płyną. Tak. Oni nam kiedyś zrobili potop szwedzki, my ich teraz gównem zalejemy. Tak. Nie przetrwają, a jak przetrwają, to w wakacje polscy turyści z parawanami na plażach zrobią zasieki, nikt tego nie przejdzie. Mam takie parawany w moro. Także to wygramy. Wschód, Rosja, tak zwani Ruscy, jak lubimy ich nazywać, też się nie boję. Też się nie boję. Tam Putin szczerzy zęby, wiadomo, ale taki zwykły ruski żołnierz, to jest prosty chłop, gdzieś tam zza Uralu. Jak oni tu przyjadą, jak w polskich miastach po raz pierwszy w życiu zobaczą elektryczną hulajnogę. Jak taki ruski żołnierz zrobi takie z ciekawości, aż to ej, tata, oj. Jak wejdą, po 5 minutach cała armia na pogotowiu. Krawężniki, dziury w ścieżkach torwerowych nas uchronią przed ruskimi. Także spokojnie. Tam jesteśmy kryci. Południe kraju, góry, Tatry. Też jestem spokojny. Pewnie słyszeliście, oglądaliście różne programy informacyjne. W sierpniu w Tatrach trwały w Polsce takie eksperymentalne ataki tak zwaną bronią piorunową. To na razie na polskich turystach na Giewoncie testowano. Ale to wystarczy celownik na Słowację przesunąć i spokojnie, nikt się nie przedrze. A jak już przejdą, to się zakorkują na Zakopiance, także to... A jak dotrą do Krakowa, to się uduszą, prawda? Także spokojnie. Jesteśmy od południa, jesteśmy bezpieczni. No i Zachód. Moi ulubieni sąsiedzi, Niemcy. Niemcy. Powtórzmy sobie jeszcze tak w duchu parę razy. Niemcy. 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 Nie, powiem teraz szczerze. To już nie są ci Niemcy. Wiecie, o czym mówię. Dawniej byli Niemcy. Dawniej się Polak Niemca bał. Dawniej Niemcom o coś chodziło. Dzisiaj, to dawniej byli Niemcy. Te straszne niemieckie nazwiska. Hitler, Himmler, Hess, Hanawald. Prawda? Baliśmy się Niemców. Baliśmy się Niemców. Dzisiaj Niemcy, dzisiaj praktycznie w Niemczech już się od gazu odchodzi praktycznie dzisiaj. Już to jakby zupełnie kto by się bał komór hybrydowych, prawda? No to jakby... To już nie są ci Niemcy. Dzisiejszy Niemiec to jest porządny. Widział ktoś kiedyś Niemca takiego współczesnego? To takie cipowate to jest. Ale to... Dzisiejszy Niemiec podchodzi i mówi: halo. Halo, Matthias. Halo, o, halo, Anna, halo. Wie geht's? Ein bisschen Spaghetti, ja. Ein bisschen Essen, halo. Tschüss, tschüss. No kurwa, ludzie. To są Niemcy? Gdzie są Niemcy z tamtych lat? To są Niemcy? Jak współczesny Niemiec będzie jechał czołgiem na Polskę, to się będzie bał na ciągłej wyprzedzić. Tak? Oni tu nie dojadą. Równie dobrze współczesny Hitler zamiast Niemcem mógłby być Czechem. Wyszedłby na mównicę i zrobiłby: ahoj! Wygramy tę wojnę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.